co zadecydowało o tym wyborze, że pan znalazł się w gronie tych pięciu szczęśliwców? Ja sam nie wiem, ja naprawdę byłem zaskoczony, kiedy tutaj na to podium musiałem wejść. Nie wiedziałem, co powiedzieć, bo absolutnie nie wiedziałem po prostu, że coś takiego będzie miało miejsce. Tym bardziej jestem zaskoczony, że ja nie należę do grona dziennikarzy, którzy jakoś tak ze sobą dobrze żyją. Znaczy wiadomo, że w naszym zawodzie są pewne grupy, podgrupy, są podziały. Nie należę ani do salonu, ani do antysalonu. Idę swoją drogą indywidualną. Jestem wierny tym wartościom, o których chyba tutaj była mowa, czyli uważam, że dziennikarz powinien stać ponad podziałami, obserwować wszystko z równym dystansem, mieć szacunek, za to chyba też zostałem wyróżniony, do rozmówcy i do odbiorcy, w moim przypadku widza. Niestety powiem tak, że to jest dzisiaj niezbyt często, tak, że zbyt często w wywiadach, szczególnie telewizyjnych, jest tak, że zaprasza się dwóch gości, którzy po prostu przychodzą do studia po to, żeby sobie przegryźć wspólnie aorty i wtedy wywiad jest udany. Ja czegoś takiego nie lubię i sam jako widz też nie oglądam. Cieszę się, że ktoś może dostrzec też moje rozmowy, które takie nie są. Jeśli zapraszam do studia, czy w plenerze rozmawiam z kimś, kto jest bohaterem programu, ja nie muszę się z nim zgadzać. Ale mam szacunek do niego jako osoby, jako człowieka, jako kogoś, kto zajmuje jakieś stanowisko, albo ktoś coś w życiu osiągnął i zrobił. I przez to uważam, taka osoba jest skazana, powinna być, na nasz dziennikarski szacunek. Nie zawsze tak jest. Ja jestem wierny takim wartościom, raczej właśnie tym, które wyniosłem jeszcze z dawnej starej trójki, gdzie stawiałem swoje pierwsze kroki dziennikarskie w początku lat 90., kiedy uczono mnie, że dziennikarz absolutnie powinien stać właśnie ponad sporem, a nade wszystko mieć szacunek do odbiorcy, wówczas słuchacza. To pamiętam jak dziś, że wpajano mi to do głowy i może to zaprocentowało. To też jest tak, że jestem dziennikarzem, który przeszedł wszystkie, trochę jak Szewc, etapy kariery. Ja kiedyś dosłownie parzyłem kawę starszym koleżankom, w tym Monice Olejnik. Ja odbierałem telefony w audycjach Piotra Kaczkowskiego czy Wojciecha Mana. Potem zacząłem sklejać sam taśmy, potem coś nagrałem, potem sam zmontowałem, a potem wystąpiłem po raz pierwszy na chwilę na antenie na żywo i tak piąłem się po tej drabinie, ale to jest może właśnie najlepszy przykład, że taka droga, taka ścieżka dziennikarska jest tą właściwą ścieżką, która przynosi w długim bardzo okresie, bo ja czekałem na jakiekolwiek takie poważne wyróżnienie, w sumie kilkanaście lat. No ale się... Właśnie, jest to jakiś motor napędowy na kolejne lata? Dla mnie absolutnie, bo ja nigdy bym nie pomyślał, że mogę w tej piątce być. Może kiedyś dostąpię zaszczytu, żeby być w pierwszej trójce. Chciałbym bardzo. To nie zależy tylko ode mnie, bo to jest tak, że w naszym świecie dziennikarskim my twórcy jesteśmy bardzo mocno uzależnieni od twórców mediów, prawda? Od tych ludzi, którzy decydują o kształcie anteny, o profilu anteny, ale także, co w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne, o budżecie. Można wymyślić naprawdę całkiem dobry program, ale jeśli księgowo nie znajdzie na ten program pieniędzy, albo dyrektor programowy stwierdzi, że ten program nie ma szans, bo nie przyciągnie w moim przypadku zbyt licznej widowni, to tego programu nie ma. I to jest duży dylemat, który dziś przeżywa bardzo wielu dziennikarzy, że mogą mieć potencjał, mogą mieć wolny czas, dużo sił, żeby takie programy robić, ale często napotykają mur w postaci różnego rodzaju oporów, na przykład właśnie dziś finansowych. To trudny moment przed nami, myślę, ale też jest tak, że wyjątkowo w ostatnim czasie jest duży rozwój mediów tych innych, niezależnych z różnego punktu widzenia, także finansowego, gdzie może za jakiś czas wszyscy będziemy się musieli przenieść, choćby z racji właśnie kłopotów finansowych. Gratuluję raz jeszcze. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo mi miło, naprawdę. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo. Widzów Telewizji Press. Dzięki.